Dobry wieczór. Witam wszystkich z wieczornego spaceru. Właściwie spacer połączony taki z testem gimbala, którego mam zamiar przetestować właśnie w takich warunkach. A także dla zdrowia, żeby spalić trochę kalorii. Bo teraz będzie to niezwykle ważne. Ponieważ od jutra wchodzimy do strefy czerwonej. A co za tym idzie? Wszystkie siłownie, baseny zostają zamknięte do odwołania. A co za tym idzie? Mój 90-dniowy challenge, o którym... O, tu jest taki przystanek, może sobie przycupnę. 90-dniowy challenge, o którym może ktoś z was słyszał. Nie no, to będzie za głośno. Jest w tej chwili w czarnej dupie. Ponieważ został dokładnie miesiąc. Ja w przypadku, gdy nie mogę korzystać z siłowni, no nie mam pojęcia, co mam zrobić. No może macie właśnie, może macie jakieś pomysły, czy ten chyba będzie musiał zostać zawieszony, ten challenge. Nie wiem. Zapraszam was przy okazji w środę, przepraszam, w niedzielę na live. W niedzielę 18, czyli już za dwa dni, 18. Zawsze na trzeźwo, alko, zmora i test misja. Tych trzech zawodników stanie na żywo przed wami i opowiemy trochę o swoim życiu i o problemach, jakie w nim zaszły poprzez uzależnienie. Zapraszamy. Ja chciałem pozdrowić serdecznie wszystkich naszych widzów wspólnych, moich widzów. No, niesamowita mobilizacja dzięki wam, jest mi niesamowita mobilizacja do tego, żeby robić to dalej. Poznajemy się, jest nas coraz więcej, jest was coraz więcej. O, a ja właśnie idę odebrać moją Karolinkę i jej pięknego pieska Lebosia. Cześć kochanie, niespodzianka. To jest nasz pies? Tak. Nie, ja myślałem, że ktoś idzie z, naszym psem, już mówię, ktoś tam psa ukradł. Ale co ty tutaj robisz? A dzień dobry, bo to jest właśnie, chciałem przedstawić, to jest Karolinka, która jest zdziwiona, że przyszedłem po nią do pracy. No i tak wszystko. A ja palę kalorie, bo siłownie zamknięte od jutra i właśnie opowiadam o tym na kanale. I przyszedłeś na pieszo? No. A siłownia jeszcze dzisiaj otwarta? Tak, ale ja już nie mam na nią szansy pójścia, więc się przyszedłem, nie? Masz, mogłeś wziąć samochód jechać. A ja myślałem, że chcesz się widzieć ze mną, że chcesz... No, ja nadal nie wierzę, że cię widzę. Aha. Zazdrośnik. A jedziemy? Czy idziemy na pieszo? No idziemy na... Ja w ogóle pełno grzybów znalazłem po drodze. Nie zabrałem ich, ale są, rosną na trawniku. Może ma szlaki, że będziemy mieli jajecznicę z grzybami. A gdzieś, bo ona ostatnio ze mną wychodzi. No to jedź, jedźmy. No dobrze, to ja się z wami żegnam. A my idziemy na grzyby. Cześć. Dobra. Chciałem nakręcić ten odcinek dla was, ale został mi przerwany przez spotkanie dziewczyn. I razem wspólnie ustaliliśmy z Karoliną, że oznajmimy naszej córce, że musi się wyprowadzić, ponieważ my z jej małego pokoju chcemy zrobić siłownię. Jestem ciekaw jej reakcji. Nie działa moją łapę. Lidia, łapę. Lewo. Livia. Hej. Wiesz, co my ustaliliśmy? Że musisz się wyprowadzić do końca miesiąca, a my zrobimy siłownię z małego pokoju. Słuchajcie, challenge zawieszony, ale ja się nie poddaję. Będę ćwiczył w domu.